Państwa, jesteśmy w strasznym stresie czasowym. Mamy przed sobą 4 prezentacje. Przewidziane było mi 15 minut, ale ja mogę maksimum dać 10 minut i 2 minuty na dyskusję. Jeżeli mogę prosić pana Dominika Mierzejewskiego, który powie nam o zapleczu merytorycznym dla lokalnych działań w Azji. Jak tak myślałem, jakie chociaż jedno zdanie na ten temat powiedzieć, to faktycznie wszyscy wiemy, że Azja, Chiny są przyszłością, ale w kolejce jest Afryka. Ciekaw jestem, jaki będzie wydźwięk pana wypowiedzi. Dla mnie takim podstawowym pytaniem jest, czy po XIX wieku, kiedy było Pax Britannica, po XX wieku, kiedy była Pax Americana, w XXI wieku będziemy mieć Pax Sinziana. To jest otwarte pytanie. Bardzo proszę, 10 minut. I dziękuję bardzo. Będę, proszę państwa, ja nie wiem, ja może zacznę od tego, że będę mówił z dołu, a nie z góry, w takim sensie, że ponieważ jestem z miasta, które wyrosło na pieniądzu, a nie na wiedzy, to bardzo koncentrujemy się na współpracy pragmatycznej. Pax Sinica naprawdę jest bardzo daleko od Łodzi. Tak mi się wydaje przynajmniej. I spróbuję państwu to pokazać. Krótko o tym, dlaczego ja tu jestem. Ja jestem kolumbem Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej 2010-11. Dzięki temu stypendium napisałem habilitację na temat języka chińskiej dyplomacji. I te zainteresowania kontynuuję od końca lat 90. I teraz, ta krótka prezentacja, która powinna zamknąć się w 10 minutach, ona jest złożona z takich 4 punktów. Przede wszystkim chciałem powiedzieć taki storytelling trochę, bo tak też zastanawiałem się, w jaki sposób trafić do państwa z tym pomysłem, który teraz robię w Łodzi ze znajomymi uczonymi. I pomyślałem, że to będzie dobre, żeby pokazać takie 4 punkty. Historia, pasja, działanie i współpraca. I będę też odnosił się do tego, o czym była mowa tutaj poprzednio, bo wydaje mi się, że jest to istotne. Jeśli chodzi, proszę państwa, o historię tego, co ja robię, to do 4 razy sztuka. Zdecydowanie tak. Ja podejmowałem różne inicjatywy na poziomie również centralnym w Warszawie, tak jak państwo tutaj widzicie, nawet państwo możecie znaleźć na temat chin.pl taki portal. To nie wyszło. I w gruncie rzeczy muszę powiedzieć, że i odwołując się do tego, co było tu poprzednio powiedziane, to brak zaufania. Zdecydowanie z ludźmi, z którymi to robiłem, to po prostu nie było takiej chemii, która chyba teraz jest, tak mi się wydaje w Łodzi. Próbowałem też zrobić coś międzywydziałowego. A z racji na to, że ja dość szybko się uporałem ze stopniami, tytułami i tak dalej, to partnerzy, z którymi rozmawiałem, byli generacyjnie troszeczkę, no nie ukrywam, nieprzystający do moich pomysłów. I po paru rozmowach okazało się, że tutaj chemii nie będzie. Wobec powyższego do 4 razy sztuka. I tutaj przychodzi z pomocą statut Uniwersytetu Łódzkiego, który mówi o tym, że rektor, jeśli chce, może powołać jednostkę, która jest bezpośrednio podległa rektorowi. I teraz stajemy przed ogromnym dylematem w strukturach uczelni, bo uczelnie idą w kierunku decentralizacji. Przynajmniej tak jest w Łodzi. Myślę, że na innych uczelniach w Polsce jest podobnie. I teraz rektor ma powołać jednostkę, która jest centralna. Kolejną, więc jakby już na starcie ten paragraf 59 jest kontestowany przez kwestora na przykład. Nie, to niech pan robi z wydziałami. Tylko że ja już wiem, że tego nie zrobię. I teraz negocjacje trwają bardzo długo. Trochę w sukurs przychodzi były minister spraw zagranicznych, polityk z Wrocławia. Obecny przewodniczący największej partii opozycyjnej przyjeżdża do Łodzi, no bo jest kampania, że tu jest Azja ważna i tak dalej, że tu pan młody, prawda, robi jakiś ośrodek i tak dalej. I wylewa dziecko z kąpielą trochę. To jest lipiec ubiegłego roku, ale ponieważ no niestety tak się składa, że albo stety, że akurat w Łodzi rządzi ta opcja polityczna, wobec powyższego jest jakieś też ciśnienie, żeby coś takiego zrobić. I udaje się to powołać. I przede wszystkim jakby w mojej filozofii działania ważne jest to, żebym ja miał ludzi ze sobą, którzy przede wszystkim znają języki. Ja staram się ściągnąć ludzi nie tylko ze swojego ośrodka, ale z szerszego grona, którzy już byli w Azji. Oczywiście to nie jest to proste, bo ja muszę mieć na to pieniądze, żeby ktoś do mnie przyszedł. W ogóle ja to próbuję zorganizować i tak dalej. Tak jak państwo widzicie, przede wszystkim dla mnie ważne jest to, że z ludźmi, z którymi teraz staram się pracować, i myślę, że to jest
i spróbuję Państwu na koniec udowodnić, że to jest jakaś innowacja społeczna, oni muszą znać region. I to nieważne, czy to będą Chiny, Japonia, Korea Południowa, dla mnie nie jest to istotne. Ja sam jestem sinologiem, więc jakby Chiny tutaj, że tak powiem, na froncie głównym, natomiast ważna jest też szersza percepcja Azji. I mamy staże naukowe w Azji, granty Narodowego Centrum Nauki. Nie będę tu mówił o recenzjach, bo to już padło przed chwilą. Bardzo ciekawe, często dostajemy recenzje, ale to, co przez jakiś czas udało nam się zrobić, to my, i tu będę bardzo szczery, nie afiliowaliśmy się przy żadnym naukowcu w Polsce. Obeszliśmy to przez umiędzynarodowienie. Dlatego na przykład moim najlepszym partnerem, jeśli chodzi o takie naukowe zainteresowanie i tak dalej, jest Duisburg. Pomijam, że fakt, że tam też jeździ pociąg z Chin, tak jak do Łodzi. Natomiast ta jednostka, z którą mamy bardzo bliskie kontakty w tej chwili, jesteśmy częścią East AsiaNet, takiego konsorcjum, takiej trochę masonerii studiów azjatyckich, europejskiej. To daje nam pozycję w kraju generalnie. I to myślę, że też jest istotne. Troszeczkę rozmawialiśmy w przerwie na ten temat. No niestety to skostniałe środowisko uniwersyteckie należało w jakiś sposób ominąć. Taka rada do tych, którzy próbują coś zrobić, myślę, najpierw się umiędzynarodowić, a potem znaleźć sobie pozycję w kraju. To jakby z mojego punktu widzenia to naprawdę zadziałało, bo w momencie, kiedy ja bym, i teraz już to wiem, gdybym ja się afiliował do kogoś, do jakiejś instytucji i tak dalej, to wtedy automatycznie wpadam w ten system feudalny, o którym była mowa tutaj poprzednio. Jestem podwykonawcą, ja nie jestem w stanie stworzyć czegoś swojego. I tutaj wydaje mi się, że jest to istotny krok do przodu i warto o tym rozmawiać w kategoriach właśnie, nie wiem, stworzenia czegoś nowego, nowej jakości. Ja cały czas się uczę, tak jak Państwo widzicie, ale głównie przez to, że mam kontakty, no oczywiście ja z Chinami, potem Niemcy, Stany Zjednoczone, więc jakby silnie się umiędzynarodowiamy i przez to wydaje mi się, dajemy sobie radę z tymi kwestiami, które są w naszym kraju. Jeśli chodzi o to, co robimy od grudnia ubiegłego roku, to przede wszystkim powiedziałbym, że ponieważ w Łodzi jest bardzo silna presja na działanie z jedną chińską prowincją, z Syczuanem i z miastem Chengdu, czyli zachodnie Chiny, publikujemy monitory, rekomendacje, piszemy przemówienia, opracowujemy raporty na zlecenie. Oczywiście to jest dopiero początek pewnej drogi, ja nie wiem, jak to się skończy, bo tutaj jakby do końca nie jestem w stanie powiedzieć. Natomiast w tych trzech kategoriach, i to też są moje doświadczenia ze Stanów Zjednoczonych, że taki lokalny think tank, ale lokalny think tank, my naprawdę się nie zajmujemy megateoriami, my naprawdę nie robimy Pax Sinica, bo to jest bardzo ważne pytanie, ale z punktu widzenia nie tyle Warszawy, co Waszyngtonu, natomiast z punktu widzenia miasta, w którym mieszkam, zupełnie mamy inne potrzeby. I jakby te dyskusje, one oczywiście schodzą na dalszy plan. I tak jak Państwo widzicie, to jest taki klasyk, ale to jest strasznie trudne, bo i teraz chcę powiedzieć o tym zaufaniu. Nad tym pracujemy cały czas praktycznie, bo gdybyśmy nie byli wiarygodni, gdybyśmy nie byli rzetelni, to na pewno Urząd Marszałkowski, z którym bardzo dobrze nam się współpracuje i do pewnego momentu ze strefą ekonomiczną i z otoczeniem biznesu w Łodzi, z pewnością nie dały pieniędzy na to, ale tak się dzieje, że te pieniądze się znajdują i budujemy przez to właśnie zaufanie i tą rozpoznawalność. 3 minuty. I tak jak w zasadzie kończąc, i za chwilę będę podsumowywał, to jest inwestycja Uniwersytetu Łódzkiego, ale środki mamy z umów, które realizujemy na zlecenie. Na razie urzędów i w dalszej perspektywie, myślę, biznesu, co też nie jest trudne, bo tak jak powiedzieliśmy poprzednio, w poprzedniej sesji, że generalnie znalezienie chemii między biznesem a nauką, akurat w tym humanistyczno-społecznym wymiarze, jest strasznie trudne. I to, co my możemy zaoferować, to jest generalnie filtr informacji, o czym była mowa poprzednio. Znaczy, i w tym sensie my nawet nie jesteśmy innowacyjni, bo tutaj jakby to jest za duże słowo jak dla mojego ośrodka. My podążamy pewnym modelem, który został stworzony na Zachodzie. Ja miałem dość ciekawy staż w Heritage Foundation, to jest strasznie konserwatywny think tank w Waszyngtonie, ale generalnie tam złapałem jakąś taką, takie mechanizmy działania. Okej, można sprzedać wiedzę, tak? W takim sensie można tą analizę przekazać i granty i tak dalej, i tak dalej. Teraz podsumowując, nie chciałbym używać tego słowa innowacja społeczna, bo myślę, że to jest za duże dla tego ośrodka, którym kieruję od grudnia. Ale przede wszystkim filtrujemy informacje i to, o czym była mowa. Znaczy, dla władz lokalnych jest to istotne, a
idąc dalej dla tej społeczności lokalnej, która będzie robiła biznes z Chinami. Wreszcie oceniamy ryzyko, szanse, bo te dyskusje, które toczymy na poziomie lokalnym są istotne. One często też wchodzą na poziom centralny, ale to jest jakby kwestia na inną debatę. Na poziomie regionalnym jesteśmy jakby jednym z ogni w procesie decyzyjnym. Myślę, ponieważ mamy bardzo liczne kontakty akurat z Chinami w moim wypadku, czy z Japonią, czy z państwami Azji Południowo-Wschodniej, to przez to stajemy się właśnie takim istotnym filarem tego procesu decyzyjnego, ale tak jak powiedziałem, na poziomie regionalnym. Wreszcie budujemy tą wiarygodność i rzetelność i idąc dalej to zaufanie między władzami, ale tu trafiamy na kolejny problem. Non stop są jakieś problemy do rozwiązywania. Wybory. No i to co wybory się zmienia. Na szczęście w tej chwili w dalszym ciągu mamy podobny układ polityczny na poziomie województwa, więc jakby nie ma tego problemu. Kończąc, proszę Państwa, nie wiem jak się to skończy. Natomiast tak jak powiedziałem, podejmowałem liczne próby, ale jeszcze jestem patriotą lokalnym do tego i taki mam, głęboko wierzę w Lodzermensza. Pewnie jest to znany Państwu koncept z ziemi obiecanej. Myślę, że Lodzermensze są w stanie wygenerować coś, co przynosi jakieś owoce i jest połączeniem i kombinacją biznesu, samorządu i uniwersytetu. I tym optymistycznym akcentem chciałem zakończyć. Dziękuję bardzo. Bardzo serdecznie dziękuję za dyscyplinę. Te perypetie, o których Pan wspominał, proszę nie uciekać, bo ja dwa pytania na pewno pozwolę. Korespondują z tym, co Kuba Wygnański mówił o relacjach uniwersytetu i stosunki na uniwersytetach. Bardzo proszę, czas na dwa pytania. Bardzo proszę, jedno pytanie. Dziękuję. Szymon Wąsik, Politechnika Poznańska. Ja się chciałem zapytać, tutaj mówisz, że póki co działacie z jednostkami samorządowymi, ale planujecie jakiś biznes i tak chciałbym spytać, jakie macie pomysły też na to, jak można wesprzeć biznes w kontakcie z Chinami, bo tutaj też mi się wydaje, że przy współpracy z Chinami jakby bardzo kłopotliwe dla biznesu jest to, że to jest taka kultura, która działa zupełnie inaczej niż my, tak? Czyli tam trudno jakby zrobić biznes bez znalezienia się w rodzinie, nie? Bez jakiegoś takiego nawiązania kontaktów osobistych. I czy myślicie tylko właśnie o takiej działalności typowo doradczej, wydawaniu raportów, czy analizowaniu jakichś wskaźników, czy też macie jakiś pomysł, w jaki sposób można by wspomóc przedsiębiorców w takim realnym nawiązywaniu współpracy gospodarczej z Chinami? Czy jeszcze drugie pytanie ktoś by chciał? Bardzo proszę, Pani pytanie i będzie krótka odpowiedź. Chciałabym się dowiedzieć, dlaczego Pan się zdecydował zrobić ten instytut w obrębie uniwersytetu, zamiast założyć jakąś fundację, czy zrobić to całkiem na zewnątrz. Dobrze, dziękuję serdecznie, bardzo proszę. Zacznę od tego drugiego pytania, bardzo dziękuję. Tak jak powiedziałem, jest to wynik moich sporów z materią. Znaczy, ja już fundację zakładałem. I stąd też, ponieważ to jest czwarte podejście do stworzenia czegokolwiek, co byłoby bytem trwalszym niż pół roku, to zdecydowałem się na taką formułę. Wobec powyższego to też dla mnie, no nie ukrywam, była pewna stabilizacja finansowa. Znaczy nie dla mnie, bo jakby ja jestem pracownikiem w ogóle od Zakładu Azji Wschodniej, tak jak Państwo widzicie, ja jestem kierownikiem Ośrodka Spraw Azjatyckich i mam pensję tylko profesorską. Wobec powyższego chodziło mi o to, żeby znaleźć takie zaplecze, no de facto finansowe, tak, gdzie nie będzie, mówiąc nie wiem, kolokwialnie, bądź mniej fluktuacji ludzi, którzy są związani z tym ośrodkiem. Tak. I tutaj uniwersytet daje tą gwarancję. No nie ukrywam, że to jest ważne, zwłaszcza dla moich kolegów, którzy znają się na temacie, ale chcą mieć pewną stabilizację i tutaj nie będę się odwoływał. Tutaj. A jak duży jest ośrodek? Ile osób jest tam zaangażowanych? Wie pan co, jest 5 osób w tej chwili. Także to bardzo langsam wszystko idzie. I teraz odpowiadając na pana pytanie. Współpraca bezpośrednia z biznesem, też mam pewne doświadczenie, ale jako indywiduum jest trudna. Dlatego, że zależy oczywiście o jakim poziomie biznesu rozmawiamy. I kiedyś prowadziliśmy z kolegą takie szkolenie w Warszawie w Ministerstwie Gospodarki dla eksporterów polskich kosmetyków do Chin. Kolega, który jest bardzo dobrym sinologiem, ten wykład zaczął od tego, że on przez cały wykład będzie podcinał gałąź, na której siedzi. I na koniec wyszło mu,
że największe biznesy ludziom robią ludzie, którzy nie mają pojęcia o tym, gdzie jadą. I to jest autentycznie, często jest tak, ja nie twierdzę, że my nie mamy racji bytu jako akademia, bo musimy być. Natomiast jak państwo popatrzycie na fortuny często ludzi, którzy się dorobili na Chinach, ja teraz mieliśmy 7 obron prac magisterskich i potem poszliśmy na Coca-Colę ze studentami. Taka świecka tradycja. I generalnie jeden ze studentów mówi, wie pan, mój kolega, który nie skończył studiów, zaczął robić sauny jakiś czas temu. A potem pojechał do Chin. Zero wiedzy. No, dzisiaj ja kończę studia, gram na weselach, bo jestem muzykiem, a kolega sprzedaje sauny. Więc jakby to zawsze, mówią Chińczycy, nóż ma dwa ostrza. Więc tutaj ten biznes taki bezpośrednio, który importuje, zwłaszcza który importuje, który nie ma jakichś dalekosiężnych planów, on nie lokuje się, że tak powiem, w spektrum zainteresowań tego, co ja robię. Bo to jest zbyt duże rozdrobnienie. A jeżeli mamy w przypadku Łodzi biuro w mieście partnerskim w Chinach Zachodnich, które ma pracować na rzecz większego biznesu, na przykład producentów jabłek, to w tym momencie my mamy rację bytu. Bo dla takich poszczególnych, indywidualnych biznesmenów, którzy kupują drobnicę i to płynie statkiem albo jedzie pociągiem, to nie jest, że tak powiem, w spektrum, tak jak powiedziałem, moich i moich kolegów zainteresowań. Wobec powyższego próbujemy coś zrobić takiego, nie wiem, no właśnie, na ile to jest innowacja społeczna. Myślę, że jak na Polskę jest, natomiast jak na Stany Zjednoczone nie jest. Dziękuję. Bardzo serdecznie dziękuję. Już nie daję więcej, także pożegnamy pana oklaskami.